Hejcie kochani, z tej strony Kukilia, a dzisiaj słuchajcie, nagram Trestu Impres. Jest w ogóle nowy update, w ogóle te miejsca, w które są, które były, te wiecie, tajemnice, to są zablokowane, nie wiem dlaczego, ale dzisiaj słuchajcie, będziemy się przebierać zgodnie z Murdem Mystery. Słuchajcie, bo wcześniej tego nagrałam takie coś, ale okazało się, że mi się filmik nie zapisał, ale no dobra. Teraz zobaczymy, widzę, o co chodzi z tym nowym update'em. Podobno są jakieś dwa nowe kody i zobaczymy. O, to kredki, okej. Okay. Dobra, widzę. Okej, wiem, że są dwa nowe kody, bo ktoś mi już tu napisał. Obóz letni. No to my będziemy za Innocenta się przebierać. Dobra, zaczynam za 3, 2, 1. Okej. Okay. Nawet nie będę komentować. Dobra. Weźmiemy tego, jakieś rzeczy. Właśnie bardzo chciałam, aby był nowy update. I super, że jest. Bo słuchajcie, właśnie narzekałam na ten, na tą grę, że tu nie ma nowych update'ów za bardzo. O, my, g. Czy wy to widzicie? Są nowe twarze. O, my, g. Możemy za Innocenta się tak przebrać. Okej, weźmiemy nową twarzyczkę. Czy są nowe fryzury? No, tego się nie spodziewałam. Są nowe fryzury, widzowie. Są nowe fryzurki. Weźmiemy jakąś taką, bo za Innocenta musimy się przebrać. Teraz bierzemy... Weź, jak chcesz. Dobra, Lana, później poczekaj na mnie. Tam. Czy są nowe jakieś ubranka? Ubranka, zobaczmy. Może są, może nie. Aczkolwiek fajnie by było, gdyby były. Za moment zobaczycie, że nie ma tego naszych sekretów o Lanie. Bo słuchajcie, Roblox usunęło takie coś. Nie wiem dlaczego i po co, ale usunęło. Więc prawdopodobnie... Co? Nie usunęli o Lanie? Co to jest? Stay in school! Zostań w szkole! Co to? Co to jest? Widzę, bo jestem szokowana! Zobaczcie! Tutaj wyjdziecie i tu macie Blue Lighting Room! Co to jest? I tu jakie są sekrety tajemnicze! Oh my gosh! Ja się tego boję! Ej, ja uciekam! Ja uciekam bez kitu, widzę, bo to jakie sekrety są! Ja nie wiedziałam o tym! A czy są jakieś nowe paznokcie? Dzień dobry, ja się ciebie boję. Ja tylko po paznokcie. Ja się boję tego, widzowie. Ja nie wiem, widzowie, co o tym sądzicie, bo błyski w oczach. Bo ja nie wiem, serio, widzowie, co o tym sądzić mam? Sekret o Lanie został sprawdzony, widzowie. Czyli stay in school. Zostań w szkole. Oh my gosh, czemu? Czemu? I co to w ogóle znaczy? Czy tutaj też są jakieś sekrety? Bo tu były kiedyś. Chyba tu nie ma. No dobra, widzę. Tak czy siak, poznaliśmy nowy sekret. Oh my gosh, nowe dwa sekrety. Ja nie wiedziałam. Będę ci dawać 5 gwiazdek, Julcie. Ooo, ja tobie też. Ja tobie też. Ja tobie też, kochana. Ja tobie też. Jest nowy sekret o Lanie. Jest nowy sekret o Lanie. Chodź. Chodź. Jest nowy sekret o Lanie. Serio? Tak. Tak. Chodź. Chodź. Zobacz. Tutaj. Tutaj wchodzisz tak o. No i masz tutaj takie coś. Chodź. Chodź za ty, no. Ok. Okej, okay, no to idziesz? A, okej. Okay. Jesteś tutaj? Więc tutaj jest takie stay in school. Gdzie ty jest? Aha, chyba poszła do sekretu. Nie? To nie wiem, gdzie ona jest. Ale jest jeszcze takie coś. Pobite wszystko, widzowie. Ona się wydostała.
Tu mamy jakąś książkę z takimi numerkami. Zobaczcie, 719839488. Jeżeli ktoś wie, o co chodzi z tą zagadką, to niech napisze szybko w komentarzu. Bo ja nie wiem, bo ja się boję. I najprawdopodobniej ta Lana to się wydostała z tego. Wydostała się, pisząc taki kod i po prostu mówiąc te słowa, które tu są. A jakie tu słowa są? Czy można wyszyć? Czekajcie, zaufać L. Zaufać L, ale linie czy lanie? Bo to jest też ciekawe. Dobra, widzę wam. Tak czy siak, dobra, idę. Dobra, ja już więcej sekretów nie chcę, Po prostu uznajmy, że jesteśmy naszym innocentem. Tak, widzowie? Bezbronnym innocentem, który tylko odkrył przypadkowo sekret o Lanie. Mhm. Ja nie wiedziałam o tym, ja serio nie wiedziałam. Kto wiedział o tym sekrecie, niech napisze w komentarzu sekret. Dobra. Ano. Okej, zobaczmy, kto idzie. A idzie Kati. Bardzo ładny kod. Tak czy siak. Tak. Bardzo ładny. 4. No to ja dam 3. Bo ja chcę wygrać. Dobra. Weźmiemy kolejną osóbkę. Kto to jest? Proszę ja. Nie. Jest Laura. Lauri. Lauri jakaś. 5. Dajesz jej 5. Okej. Okay. Ja dam jej... 2. ja trochę taka surowa jestem, jeżeli chodzi o ocenianie kogoś innego niż widzów. Auri. Austi. Chodź tu, no. Bardzo ładny, wyrzeźbiony pluch. Ja taki będę miała w przyszłości. Tak. Jestem taka slay. Nie no, żarty ze stroje po prostu. Okej, okay, następny Rosa. Rosa. Rosa, bardzo ładnie. Bardzo ładny masz plecak. Przywoła. Aha. Fajnie. Te się komunikują w nieznanym języku. Dobra. O, dobra, jestem ja. Okej, widzę, jestem ja. Się tak obróć. Please. 5. Dziękuję. Ja... Hejka, w końcu mi się udało dołączyć. O, hejka. Hejo, Zosia. Wow, ale ładny skin. W ogóle te takie... kurde, jak to się nazywało? Te koki takie są ładne. Nie tak pięknie, aha. Po rosyjsku tak napisała, jakby co. Nie wnikać, okej? Okay? Jaka ma sekret? Co ty gadasz? Piąteczka. 5. Co ty? Jaka masakra? Nie ma żadnej masakry, jest ślicznie. Dobra. Zakończone już jest głosowanie. Oh my god, dzięki! Thank you very much! Dzięki! Kochani, jesteście kochani! Jej! Dzięki! Byłam na pierwszym miejscu! Fesji! Jej! Dzięki! Oh my gosh! Dziękuję wam! Jesteście kochani! Dobra, teraz widzowie bierzemy za mordercę, się przebieramy. Więc jeszcze parę sekund i za mordercę. Okej, widzowie, teraz bierzemy tego, się przybieramy za mordercę i wiecie co, za mordercę bym wzięła coś z free rzeczy i po prostu no, weźmiemy, co to jest, czy to by było za mordercę? Nie, to jest brzydkie, to mi się nie podoba. Co to jest? Też jakieś nowe coś, a weźmy z nowych rzeczy coś, no właśnie. Okej, weźmiemy takie coś. Okej, musimy za czerwoną. Czerwony, Lana,
To znaczy Lina. Jeju, przepraszam cię, przepraszam, bo ja się ciebie boję, ja serio, ja się boję jak, nie wiem, jak jakiegoś, nie wiem, przestępcy. Tak czy siak nie komentujemy tego, okej? I po prostu weźmiemy czerwone coś, czerwoną spódniczkę. No i myślę, że może być ok, chociaż jeszcze czerwone te buty. No i teraz ok. Okej, możecie napisać, czy ładnie jest. Tak czy siak, mega ładnie moim zdaniem. Okej, weźmiemy jeszcze taką torebulkę. Torebulkę, jakąś ładną taką. Szkoda, że to się nie farbuje, to różowe coś. Ale no dobra, nieważne. A ja mam darmową torebkę! Ja mam taką torebkę! Ale nie, ona się tak kolorystycznie nie pasuje. Praktycznie. Więc dobra, weźmiemy taką. I po prostu no. Okej, widzę wam. Czy byśmy wzięli jakieś okulary? Nie. Honeymoon. Ten temat już był raz. Pamiętam. Słodki księżyc? Nie no, to nie był słodki księżyc. To po prostu był temat miodowy wanoc. Miodowa noc, jakoś tak. Nie wiem, widzę. To się na różne tematy przeprowadza. Słodki księżyc chyba, temat LOL. XD. No, słodki księżyc, jak mam się za słodkiego księżyca przebrać? Nie no, ja nie będę się przebierać. Ja takimo się przebieram za mordercę, więc no. Muszę być mordercą, co bym tutaj. Bo przecież to jest taki temat. Dobra, weźmiemy oczywiście tego czerwonego. Nasz murder jest już wykonany. Możecie napisać w komentarzu morderca i dać czerwone serduszko. I jaką lubicie najbardziej posadę, bo ja mordercę. No co? Ty ładnie wyglądasz. Moim zdaniem ty ładnie wyglądasz. Dobra. Ja za mordercę się przebieram z MM2 XD. Więc no, jakby ktoś pytał, to jestem mordercą. Tak. Ta mina jest bardzo taka groźna. Dobra. Zobaczmy, czy jakieś inne sekrety tu są, bo może są. Troszkę straszna gra. Troszkę straszna gra. Przez ten nowy sekret. Wcześniej nie można na właśnie było wejść do tego. Przez ten nowy sekret. Stay in school. Zostań w szkole. Inaczej mówiąc. I dobra. Jaki sekret? Jak to jaki sekret? Tam. Chodź. Tutaj. I tutaj. Wchodzisz tu. Stay in school. I tutaj. Tutaj. Mega dziwne. To takie jakby blue like Blake clean room. Jakiś jej pokój, widzowie, chyba. Minęło tyle lat, widzowie. Dobra, widzowie, 5, 4, 3, 2, 1. Wszystko jest... Nieprawda! Nieprawda. Ja ci zabraniam tak ci mówić i pisać. Kto to był? Czy to jest fanka? No, od butów nie ma. Co ty gadasz? Ale to z tego, jakby temat jest dziwny, więc można było jak chce się. Ja mam, ale nie pasuję chyba. Ta się to przebrała tak jak tamta. Ale ładna fryzura! Oh my gosh! Ja nie wiedziałam, że to było zakończone kitką. Wam daję 5.
wam też. Ja wam też. Czekajcie. Gdzie to było? O, ja wam też. Okej, kto to był? Nie spojrzałam. Okej, idę ja. Tum, tum, tum. Dobra, widzę. Zobaczmy. 5 daje. Piękny. O, dziękuję, dziękuję, dzięki. 5. Bez zbędnych przedłużania daje 5. Dobra. Jakie 4? Ale 4 to też w sumie dobra ocena. Zosia. Mega ładnie. Mega. Też daje 5. Okej, okay, jak ja będę na drugim lub trzecim miejscu, to będzie mega. Nie, wszyscy 5. A, okej. Okay. Dzięki. Kochana jesteś. Ja ci dam 5 też. Bo ty chyba jesteś fanką? Rosa? Czy to jest fanka? Dobra. Ale nawet jeżeli nie, to co? Nie spojrzałam na nick. Więc ja nie wiem, kto to jest. Dobra. Zobaczmy teraz. Teraz nasze głosowanie. Nie. A, minionek jeszcze idzie. No tak. Hejo. Okej. Fajnie. Nawet fajnie się przybrała. Tak szczerze. Dobra, i teraz głosowanie, czyli najlepsza część. Okej. Okay. Jestem na drugim. Thank you very much. Dzięki. Dziękuję wam wszystkim. Jesteście tacy kochani. Dobra. Omegy na drugim. Omegy na drugim. Dzięki. Dzięki. Wam wszystkim dziękuję. Dobra. Okej, teraz tego. Przebierzemy się za szeryfa. Czyli musimy, no. Wczoraj grałam z nami. O! Ale było trochę emocji. O, super! Super! Dobra, ja tam nami nie grałam, ale z Bellą grałam. Tak. Omegy, 5 raz w życiu. 1. Ja nie pamiętam, ile razy byłam na pierwszym miejscu, ale nie wiem. Nie pamiętam. Chyba mało. Co to jest? Przecież to jest jakiś po rosyjsku w ogóle temat. Dobra, bierzemy jakiś szeryfski. Musimy za szeryfa się przebrać. Fajnie będzie, jak znowu będziemy na tym. Jakiś wielki temat, kurde. Dobra, się nam kłania. Okej, okay, bierzemy jakieś takie niebieskie. Będziemy taką Slay. Oczywiście. I trzeba teraz wziąć spódniczkę. Spódniczka będzie niebieska. Tak, to będzie niebieskie. Dlaczego? Nie wiem. Buciki muszą być inne. Te buty za 1000? Ale one są brzydkie. One są brzydkie i nie warto. Ja już mam 3000, mogę na coś wydać fajnego. Ale co kosztowało 3000, bo nie pamiętam. Możecie napisać. Co tutaj kosztuje 3000? Dobra. Julka Wiejska, co? Nie wiem. Coś ukraińskiego. Coś ukraińskiego. Ukraińskiego. Nie wiem, widzę, szczerze nie wiem.
W sumie jestem trochę jak Ukrainka, bo zobaczcie, tutaj mamy niebieskie. No jeszcze żółty i Ukraina. Nie no, po prostu po wiejsku. No, po wiejsku. Trzeba jakiś kapelusz i pewnie jak coś w buzi, jakiś... Nie wiem co. Ale trzeba... Dobra. Jestem szeryf. I idę se. Idę se. I zastrzelę mordercę, widzę we wkrótce. Zobaczycie. Ze mną to nie ma szans. Żaden morderca. Tak. I że tylko hero, czyli bohater. No i właściwie tyle. Okej. Aha. No. I zaraz pójdziemy tam. Tak dla marnotrawstwa czasu. Po prostu lubię to miejsce. To jest mój dom. Tak. To jest jakiś pokój. Przeczytajmy tutaj, co tutaj nam jest. Ten sekret jest ignorowany. Dlaczego to zobaczyłeś? Dobra, ja idę. Ja rozumiem angielski. Może tutaj coś będzie? Zostań w szkole i takie serduszko. Dobra, widzę. Spróbujmy to odczytać. Bo tutaj mamy jakiś numer. To tak. Tutaj mamy takie coś. Zaufać, Lanie. Proszę mi zaufać. Proszę mi zaufać. Dobra. Komu mamy zaufać? Dlaczego mamy zaufać? Czy ta gra ma więcej tajemnic? Dowiemy się w następnym odcinku. Nie no, oczywiście nie wiem, czy ta gra ma więcej tajemnic niż ta tajemnica, którą odkryliśmy. Bella pewnie nie odkryła i no, my jesteśmy najprawdopodobniej pierwszymi youtuberami, którzy odkryli to. Chyba, że jakiś angielski youtuber też ma. Trochę stylowo. Ja ci tu dam, ty tego na niebiesko, też jak szeryf. No. To jest na trendzie, to jest na topie. Dobra. Ja uważam, że nawet ładnie się przebraliśmy. Okej, bo lubię nawet niebieski. Dobrze, że szeryf jest niebieski, a nie fioletowy. Nie no, żartuję. Fioletowy też lubię. Dobra, teraz 3000 mamy. 3080. Ja może pozbieram te pieniążki, bo ja nie wiem naprawdę, czy tego stać mi na cokolwiek. Jestem gotowa, wymrzeć tragicznie. Nieprawda! Co ty gadasz? Hojna tu. Wow! Mega ślicznie. Mega ślicznie. Mega ślicznie. Wow. Tego tu się nie spodziewałam. W ogóle mega ślicznie. 13, 14, 15. Ten za Toy Story. Omegie! Ale kozacko! Ona za to jest sorry. Dobra, widzę wam. Ogólnie tam były te moje fanki i dałam im piątkę, bo nie mogłam tego. Musiałam zastopować. Dobra, kto to był? Nie spojrzałam. Okej. Ta też trochę tak, wiecie, wiejsko. Wiejskie takie to jest sorry. Bardzo ładnie. Kurde, miałam dać piątkę, bo to jakaś youtuberka w ogóle. Mega ładnie, też dam ci piątkę. 5, ale chyba nie musimy ocen pisywać, ale dobra. Nieważne, już piszę, że 5. Dobra. 5, oczywiście, że 5. I zobaczymy, kto jest, proszę. Omg!
OMG! OMG! Drugie! OMG drugie! Miejsce! OMG drugie miejsce! Dzięki! Dzięki! A ty masz... i... gratki! 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 Mam gratki! Oh my gosh! I to my z fankami jesteśmy jeszcze! Oh my god! Ale super! Dziękuję! Dziękuję! Dziękuję wam wszystkim! Dzięki! Thank you very much w ogóle! Dobra. Okej. Okay. 17, 16. Teraz za hero. Tak, we are super hero. Dobra. Nie no, zaraz się poryczę ze szczęścia. dobra. No widzisz, ja ci dałam piątkę. Może w drugiej rundzie, nie wiem. Krajobraz. Krajobrazem będzie nasza żółta postać, czyli hero. Taka złota bardziej. Okej, okay, no to tego. To było po ile? Po 6 tysięcy. To było po 3 tysiące, okej. Okay. Dobra. Bierzemy jakieś hero. Oczywiście, musimy mieć hero. O nie, Sharon. Sharon. Sharon! Sharon! Oh my god, Sharon widzę. Be. Nie Sharon, ale jak wygląda jeszcze. Nie Sharon! Mm-mm. Ale jak wygląda Sharon? Od Jelly Fruita. Od Jelly Fruita. Takie coś. Nie no, to jest po prostu kozackie. Ale dobra, bierzemy jakieś inne rzeczy. Tu byśmy wzięli... Nie kurde, nie te! Lana! Skup się! To znaczy Lina. Lana jest od ciebie lepsza. Dobra. Bo Lana przynajmniej szybko z tego nie znam, przykro. Takie nie Sharon, nie XD. To jest strona country. No znowu jest ten temat? Ej, znowu on jest! To jest nie fair. Znowu ten temat? Znowu ten temat? No jeju. Pizzowie. To jest nie fair. Dobra, weźmiemy jakieś te budki. Musimy mieć takie. Rejsopki usuniemy, bo brzydko to wygląda. Ogólnie to weźmiemy jeszcze takie, no, takie coś. Mhm. Okej, okay, czy tu widać torebkę? Nie widać tej torebki. Czyli to zły pomysł. Dobra. Znowu, że te się przebierają za tego z Toy Story. Ale ja nie wiem, czy Toy Story na pewno. Ja aczkolwiek się przebieram za hero. Ja gotowa. No to ja też. Ja też jestem gotowa. Okej, okay, widzowie, ja jestem gotowa. Te twarze są fajne, te nowe, które dodali. W ogóle, to jest fajne. Dobra. Ja myślę, że gotowa. Weźmiemy jeszcze tutaj jakieś te słuchaweczki. No i takie. Szkoda, że nie ma tych broni, widzę, bo tych broni, takich pistoletów, jakichś rzeczy tutaj. Nie no, tu są. Zobaczcie.
Przecież tu są jakieś bronie. Skąd ona w ogóle się tu wydostała? I gdzie ona jest? Też mnie to ciekawi. Może tu znajdziemy ją. Chodźmy, może znajdziemy Lanę. I to pierwsza. Chociaż po co byśmy... Ja się jej nie dziwię, Lanie, że uciekła. Przecież Lina więziła Lanę tym czymś. Julka, ile masz gwiazdek i kasy? Oj. Gwiazdek. Gwiazdek ile mamy? 1072. A kasy 3167. Dobra. 3167 mamy. O, no. Oh my gosh, to ta konwbojka. Zapomniałam, jak się nazywała. Zapomniałam ją. O matko. To z tej, to story. To jest story. Chyba już. Chociaż czy coś tam z nowych tych. Te kapciuszki są cute. Ale bym pisała za to dostanę zero. Więc lepiej nie. Może na Wielkanoc widzowie? Może takie klimatki? Dobra. Zobaczmy. O, jestem ja. Ojej. Hejo. Hej. Taka nóżka. No, skrapniutko. Dobra, 5, 5, 5. Dzięki. O oh my gosh, dam ci 5. Oczywiście, że dam ci 5. Ruben jest bardzo miły. W ogóle. Pozdrawiam typa. Pozdrawiam wszystkie fanki w ogóle też. Ale pozdrawiam tego Rubena też. Szkoda, że tu nie widać tych członków. Nie no, tu widać. Ruben. Aha, okej. Dam ci 5. Co ty? 5! No co wy? Serio? Dlaczego 1? Że nie zdążyła się przebrać. Tylko. Oj, no błagam. 5. I 5. No jeju. Nie zdążyła się tylko przebrać. Albo miała jakieś laki. Po prostu tego. Już minął czas i weszła w momencie, w którym zakończył się czas. Ja spójny byłam i nie mogłam się przeżyć. Ja ci dałam 5. Ja ci dałam Sharon jako modelka. Gdzie? Delka! Ej, Frucik zaśpiewa tą piosenkę Maw, czyli modelka. A no tak, to była Jessie! Zapomniałam, dzięki za podpowiedź 4. Dzięki, Jessie, no tak, Jessie. Chudy Jessie, no tak. Przecież. Co tak mało osób? Dziwnie mało osób jest. Oh my god, dzięki, thank you. Dzięki. Dzięki. Dzięki, jestem... Znowu na trzecim! To już słuchajcie, wszystko, za wszystkich się przebraliśmy z tej gry. Bo zobaczcie, no się przebraliśmy za Innocenta, za tego. Innocenta, za mordercę, za szeryfa, za hero. Więc jeżeli więcej chcecie odcinków, to możecie napisać w komentarzu. No i bajo, pa!